Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Kochani, kolejny dzień, kolejny vlog ślubny. Co tak patrzysz? Jak się obejrzę od razu? Przepraszam, a kto się żeni? Moja córka z twoim ulubieńcem. A więc jedziemy teraz w miejsce, gdzie bierzemy ślub. I tam będziemy degustować jedzenie na ślub. Tak, będziemy degustować jedzenie. Już mniej więcej wiemy, jaki jest zamysł, ale nie, bo mamy tak, tematykę. Wybraliśmy chyba z czterech pozycji dwie i teraz między nimi musimy wybrać. A później jeszcze jedziemy do księdza, bo ksiądz bardzo właśnie chce poznać Wojtka. Powiedział, że skoro będzie mnie prowadził do ołtarzu, no to jakby musi przyjść się dzisiaj wyspowiadać. Już dostałem zatwardzenia. Tylko się nie śmiejcie, bo mnie to rozproszy. Za rano. Nie, właśnie on tylko z rana, bo później już nie będzie otwierał. Dzwonimy do mojego wujka wkręcić go. Może on nie odbiera od nieznany. Halo? Dzień dobry, z tej strony Jolanta Szyszka. Ja dzwonię z gazowni Nysa. Proszę pana, bo ja tutaj mam cały czas jakby niespłacane rachunki są od ponad pół roku na Chopina 2 przez panią... Niemożliwe. Tak, proszę pana. I tutaj widzę, że winieje pani Karina Norberciak, natomiast mam też do pana numer telefonu. I od ponad pół roku tutaj nie jest spłacony ten rachunek i nam tu... Ale wie pani, ja nie mam żadnych rachunków w domu. Ale proszę pana, ja tutaj mam te rachunki i tutaj widnieje. I tutaj są, razem wychodzi koszt 6522 zł. Pani, gdybym nie miał rachunki, ja bym tam to zapłacę, nie mam nic w domu. Ale to nie korzysta pan z, nie wiem, z światła, z gazu? No korzystamy. No właśnie, no i to jest nieopłacane, proszę pana. Ale ja rachunków żadnych nie mam, proszę pani. Jak to pan nie ma? Nie dochodzą do pana? Żadne rachunki. Ale to pan się sam nie zainteresuje, że trzeba zapłacić rachunek? Ale wie pani, że jak ja na szkole mam wiedzieć, czy mam płacić. Tak, ja rachunków nie mam. No ale no proszę pana, jak to? No jest pan dorosłym człowiekiem. Musi pan wiedzieć, czy pan płaci rachunki, czy nie. Ja w tym momencie muszę wystawić tutaj koszty do zapłacenia. To jest 6522 zł. No i ja nie wiem, co mam zrobić. Szkoda mi pana trochę, no ale to wie pan, no my musimy z czegoś zarabiać, musimy te 500 plus z czegoś płacić. Proszę pani, wszystkie rachunki, jakie przychodziły, ja zawsze wszystko płaciłem. A ja nie mam żadnych rachunków. Skrzynka pocztowa jest pusta. To ja, wujku, Angelika. Dzwonię, żeby powiedzieć, że zaproszenie będę wysyłać na ślub. Wiesz, tylko raz nie gadaj, wiesz, dobrze. Ja, wiesz co, ja wiem, że ja wszystko jest zapłacone. Słyszałaś jakiś taki komplement? Wiesz, ale o tej porze roku jest zadowalający. Przepraszam. Bardzo miło poznać. Dobrze, idziemy, tak? Tak, idziemy, wszystko jest gotowe. Na górę, tak? Tak. Poprosimy dodatkowe maszyny. Gdzie się Wojtek przygotowuje? Prawdopodobnie będzie już przygotowany specjalnie. Chcesz zobaczyć, jak tańczymy? Tak. Dobra, powiedzmy, że leci muzyka, nie? No i to my. Czekaj, nie, no dobra, dobrze. I do przodu, i raz, i dwa. No też nie, nie. Przestań, poczekaj. Ona teraz świruje. No. No ty, bo tak nie możesz mi mówić, skąd mam wiedzieć, jak gdzie iść? Przód. Ja będę sobie później, słuchaj, tańczyła z wujkami. Ja ci tylko powiem, będę tańczyła z wujkami. Wujki będą mnie obtańcowywać, a mój narzeczony będzie siedział i pił. O! No dobrze, bardzo proszę. Jestem oczywiście otwarty, ale... O, dziękuję bardzo. Co to takiego jest? Tu jest cielęcina z Samsung, pomidorowo-rowa parówka. Fajnie to wygląda. Ja poproszę ekstra talerzyk. Fajnie, nie? No. Ale ciekawe, jak smakuje.
No wyobraźmy sobie, że jesteśmy na weselu i teraz przychodzimy i ktoś nam daje coś takiego do jedzenia. To kurczę, tata. Dziwnie, że państwo młodzi nie zatańczyli, co? Udawaj, że jesteśmy na weselu. Ale gość dostaje całą taką, o, tak, taki talerz? Tak, po to z tego stacja, żebyście też złapali orientację, jak to wygląda. To jest bardzo duże. Nie? To jest bardzo duża porcja. No to chyba dobrze, lepiej za duże niż za mała, nie? I takie kwiatuszki będą posypane? Nie, terrines kaczej wątróbki z galaretką na bazie czerwonego wina, prażonymi orzechami i dressingiem jabłkowym. A teraz jecie gotowane plastry cielęciny z kolorowym pieprzem, salsą pomidorowo-rabarbarową i musem z kozie posera. No. Moim zdaniem to jest bardzo fajna, lekka, letnia propozycja. Tu tutaj nawet chleb jest fajny. Ono to... Wszystko się już zjedli? Próbuj, nie, czekam na ciebie. Musisz ocenić, jak ci to smakuje. To jest przystawka, co to takiego jest? No to jest cielęcina gotowana w salsie rabarbarowo-pomidorowej. Już nie widzisz, jak ładnie przyszła, ale ładnie. Co takimi kwiatuszkami? Ty wszystko zjadłeś. Jest. Tak. Jak wyjdę? Ja bym chciała też... Dobre? Mhm. Czy możemy dzień wcześniej zrobić próbę generalną? Ceremonii, czy wcześniej chcecie? W jakiej ceremonii? Ślubnej. Jak to próbę? Ja... W Polsce to rzadko kto robi, ale ja robię zawsze i to pomaga parom młodym rozładować ten idziemy, pierwszy stres. Ja chcę iść, bo ja później się jak... A jak są ubrani kelnerzy na... Tak jak pani tak tutaj. Jak pani, dobrze. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Proponuję inaczej. Jak? Helikoptera, żeby się przyleciał. No, Wojtek cały czas mówi, że helikopter nam zafunduje, ale... Będziemy kupować tą z tym za Glorię. Nie. Ale słuchajcie, a jak coś się stanie? I ja nie dolecimy. Nie. Jaki to był bajer jak? No to Luka może dolecieć, ja przyjdę. Luka ratuje ze mną. Ale ty mnie prowadzisz, ty jesteś ze mną. No dobrze, ale Luka... No. On chce być z każdym, rozumiesz? Czyli pan Wojtek przyleci z Luką i wróci po ciebie. Ale tak, dobrze. Tak zróbmy, wylądujemy. A jak będzie jakaś tragedia i nagle stracę jej ojca i męża. I helikopter. Coś z kaczki, tak? Tak. Kwadra? Tak, nie. Tak, ale zastanawiam się... Terenia z kaczej wątroby. Fajne, ale zastanawiam się, czy tamto nie jest takie... Nie każdy kaczkę będzie chciał bardziej... No kurde, pycha. No, ale wiesz co... Znaczy, my musimy przede wszystkim, to jest na razie, musimy, co dalej będzie. Kurczę, naprawdę to jest myślę, bardzo dobre. Musicie też patrzeć troszkę, co jest uniwersalne jednak. To bardziej. Jest przepyszne i to przepyszne. Mi bardziej smakuje. To jest smakoszy. Cudowne jest. To ja jestem smakosz. Weź sobie z tym musem tu środku. Mm-hmm. To jest petarda. Rewelacja. Petarda, ale naprawdę będzie dużo osób takich, co może musimy im to nie... Tak, musimy, żeby to całość grała. To wiesz co, od drugiej strony cielęcina to jest wszędzie, a to jest coś innego. Tutaj też jest dużo racji. To jest prawda też. Słuchajcie. Uważasz, że to jest lepsze? Mhm. No jest zdecydowanie, nie? Poza tematem. Ja myślę też, że jeżeli po prostu komuś nie będzie smakowało, mamy tak dużo tego jedzenia. Ale oczywiście! Że ktoś po prostu podziękuje za to i... Dobrze, to przystawka... Tak, okej. Okay. Przystawka wybrana. Mamy to. Koktajl życzenia, muzyka taka bardziej popowo, mainstreamowa, typu... Ed Sheeran i tak dalej, czy coś bardziej klasycznego? Klasyka. Okay. Tak. To też musimy jakoś, to też tak? Wyślę wam propozycję, wyślij. Tylko muszę wiedzieć, którą, tak, nie? Tak. I oni to będą grali tak na tym fortepianie, tak? Tak, i śpiewali. Tak. A Chopina chcesz? No, zależy, które preludium. Tak. Brzmi mocno, nie? Słowotwórstwo, poziom. Się szykuj na spotkanie z księdzem. Tak, dzisiaj. Zaraz jedziemy do księdza i będziesz się spowiadać. Dzisiaj ksiądz do nas zadzwonił, że Wojtek, słuchaj, ma przyjechać i żeby on jakby brał udział w ceremonii, mnie prowadził, to musi 2 miesiące wcześniej zrobić spowiedź i jakby tam chyba tydzień przed. No i ja mówię, dobra, no to jakby to ksiądz jest obok, nie? Co ty do mnie mówisz? No powiedziałam ci dzisiaj, jak weszliśmy. Mówiliśmy już o tym. Że co muszę zrobić? Spowiedź. Kiedy robiłeś ostatni raz? Nigdy. No ale jak to nie? Musiałeś nawet tak kiedy? Nie mów. To jest nam innego wyznania, musisz... przepraszam bardzo. Jakiego? To są żarty. Jakiego? Nie może być tak, ojciec pan młody innego... musi prowadzić. Ale jestem innego. Ale jakiego by... jesteś wyznania? Bez nie tego lepszego, tego innego. Dobrze, swojego. Dzisiaj... Pojedziemy. Boże, wyspowiada się, powiem. Czy więcej grzechów nie pamiętam za wszystkie... Ale weź przestań, no co ty, nie żartuj. No to fajny taki.
koperkiem lekki, nie? Ja się zawsze nie lubię jeść tych rosołów na weselu, bo tylko to ja też. Ja miałem na komunii pod pierzynką. Takie ciasto rozkrajane. Ale ja czekaj, o której? O 12 zawsze chyba, czy 13 jest ślub, a tutaj może o 17 to już się chcieć tego rosołu, nie? To już jest inna sytuacja. Tak? Ja bym zrobiła rosół. Nie no. 17 później. A jakie zupy? A ja jeszcze mam być? Jakie zupy jeszcze? Teraz my jemy bulion domowy z wiejskim makaronem, lubczykiem i letnimi warzywami, a drugą wybrałaś krem z białych warzyw i salsą szparagową, puszystą, ziołową śmietaną. Fajnie to wygląda też. Ale to już jest, wiecie co? To jest takie... Wiecie, bo tu jeszcze jest parowe. Syte bardzo. Syte i teraz tak, mus z tych wątróbek. Później krew, to jest w ogóle nie chada, nie? Jakby to na pewno jest dobre. Znaczy jeszcze nie próbowałem, ale na pewno. Ale to musi się wszystko sklejać razem, nie? Żeby to rozbełtaj. Pyszne. Ten rosół tak odświeża po tym musie. Do musu pasuje lepiej. Ale wiesz co, ale to jako do wega. Tak. Tak. Dobra, bardzo, ale tak rosół klikamy, a dla tych wiesz, wegetarian to. Bardzo dobre jest też. Jedna i druga zupka. Cinci. Jeszcze chwila. O kurde, mocne, fajne. Wiecie serce? Nie wiem, jakoś tak ciekawa jestem jak ja... Andzia, i przypudruj nosek czy coś w tym stylu, bo to jest tak... Andzia, za 5 minut to... Ty tak mówisz, Kasia, ty tak mówisz, że ja tak się zastanawiam, jak ja później wyjdę w tym materiale, czy jakoś, bo ja takie mam czasem jakieś tiki nerwowe, jakieś myślę, tu oblizuję się. Już wyłączam się, ja już... Dobra, w którym materiale? W tym. A wszędzie. Stresuję się trochę. Bo czym więcej jest tych ustaleń, to... Chcę mieć takie, o coś. Będziemy mieli. No, tak właśnie. Mamy tutaj kaczę udo z pieczonym jabłkiem. Ja już mam dość. Ja nie wiem, jak ci goście będą to jeść. Dziękuję. Za ten ziemniaczany. Taka zapiekanka. Szurawinka. Z fajową. Jak? No fajnie. Wy musicie oceniać, bo ja kaczki za bardzo nie lubię. A to gorące na pewno. Ale kaczkę mamy na przystawkę. Foie gras kaczki. No tam mało oczywiście o kaczkę tam, ale... No ale jednak. Ale dobra, no. A co jest drugą opcją? Wołowina duszona w czerwonym winie. I to właśnie kopytowane w maśle kaczki. Kaczka jest bardzo dobra. Ja wiem, że zjem zupę, przystawkę już nie dam rady jeść, więc... To ty musisz. Nie no, musisz próbować wszystkiego. Myślę. A ty czujesz smak w ogóle? Jakoś w miarę? Ja czuję, tak. Dziękuję bardzo. To sobie mogę się przyspieszyć? Tak, oczywiście. Brawo, musimy. Spróbujmy. Ale już jestem na to bardziej nastawiony. Bo to już coś innego jest, prawda? Ja w ogóle ogólnie tej kaczki zwolennikiem nie jestem zawsze. Nie, wiesz. Nie, w skrzynce dostałeś. To jest bardzo fajne. Nie ma problemu. Z wołowinka, nie? No to dobrze smakuje. Tu będzie rosół, taki wiesz, fresh. Później będzie to. To tak pasowało. Super, pasuje, tak się fajnie, wiesz, oddziela, nie? Tak. Dobre jest, tylko... Nie, ja mam przy kaczce chyba został. Ja wiesz, bo jest ten, czy też przystawka jest z kaczki, nie? A, okej, faktycznie. Ja tam w ogóle, jakbyście mi powiedzieli, że to nie jest z kaczki, to bym nie poczuł w przystawce, bo dla mnie to jest po prostu wątróbka. Ja nie wiem, jem to i to takie jest zwykłe, ale czy musi być każde danie niezwykłe? Musi być. Beza to jesteśmy my. Z pomarańczą, musem, tofi, prażonymi orzechami. Też fajnie brzmi. Beza będzie nam bam na bufecie słodkim. No dobrze. Będzie, tak? No to jest różnica. Ale właśnie powiedzcie mi, czy jest sens dawania deseru, skoro będzie tort zaraz i jest ten, czy... Oczywiście, że tak, uroczysta kolekcja ma 4 elementy. Tak, trochę klasy, droga pani. Beza to zawsze będzie kozak, nie? Dobra, Beza. Ładne zdjęcie, nie? Tak. Wyszło. Co tu w środku jest? No jakieś pewnie marakuja czy coś. Panie Janie, jeszcze jedno pytanie. Bufet grillowy się kończy po 3 godzinach. Czyli wygląda ładnie. Czy to jest złoto? Aż się opluwam. Tak. Ja pluję z Marką dzisiaj. No i tu jest zagwozdka, drodzy mili. Jest dobre? Dobrze, nie szkodzi. Spójrzcie na reakcję.
Tak? Mhm. Beza, czy to wygląda? Czyli Beza będzie w Beza bufecie. Jest, ale słuchajcie, czy Beza też nie jest taka zwykła, że każdy... Ale dlatego jest też w bufecie, o. Nie? Dlatego jak idziesz do restauracji, to spodziewasz się yeah. takiego deseru. Oh yeah! Tak? Bierzemy. Told you. Nie jedz. Też mam, ale... Bardzo dobre. Ja też zrobię. Ja to nie jestem czekoladowy. To będzie deserem? Dobrze, ale to, a Beza też ma ale być, bo nie przychodzę na wesele. Zrobię ankietę obserwującą. Beza, czy dać ci czekoladę? Będziecie zrób, ale, teraz zrobić. Oj, ale to jest... Zobaczcie, jak to wygląda po pierwsze. No wiem. Widzisz, jak to wygląda? To wszystko jest takie... Dawaj, przyjrzę na pół. Już zrób sobie tam... Ale... Oh yeah! Zobacz, co tu jest w środku. Gdzie? Tu! Może... Ej, cieszy mnie wasze entuzjazm, naprawdę. Bierzemy to. Już napisałam. Dobra. Tylko jak powiedzieliście, że o, musi kurde, zostać Beza, to jest, się ugryzłam w język. To jest takie cytrusowe w środku, a to jest czekolada, bo czasami jak się je czekoladowe ciastko, to jest takie zamulające, a to jest takie... Daj spróbować. Czemu ty nie dostałeś? Nie, no co jest. Tak, a ile można, przecież... wiesz, to chodzi tak bardziej lekko. Dokładnie to jest torcik czekoladowy z pomarańczą, musem toffee, prażonymi orzechami i dressingiem klonowym. Myślę, spróbuj to, o, to czarny. Przyzwyczajeni i to ja naprawdę ja to tak rozumiem. Pamiętam moment, jak przyjeżdżałam do Warszawy, zawsze miałam taki notesik, wiesz? Tak? I zawsze byłam przygotowana, że będę autografy zbierać. I jak ktoś mi nie dał, to zawsze byłam smutna, więc ja zawsze daję, jak ktoś prosi. Ja pamiętam się, stresowałem. A wiesz, byłem nie na... będę mówił, kto mi nie da, bo to możesz jest... kiedyś z tą osobą poznać. Najlepsza idolka ever. Ja byłem kiedyś, poszedłem kiedyś... Nikt tak nie szanuje swoich fanów jak Nikt Ania. Tak, bo słuchajcie. Ja sama byłam źle traktowana. Poszedłem kiedyś do telewizji, słuchajcie mnie, poszedłem kiedyś do telewizji, żeby brawa bić z tyłu za 20 zł. Byłeś klaperem. Byłem klaperem. I kurde, mijałem w holu Jurka Dudka, bramkarza Polski. Jezu, jak się stresowałem, szedłem, minąłem go. Mówię, nie, to jest życiowa szansa, nigdy więcej Jurka nie zobaczę. Przepraszam, panie Jurku, mogę zdjąć, jeszcze mi się tak głos złamał. Mogę zdjąć. Tak, pewnie. Nie wiem, gdzie kurde je mam, ale fajnie, pamiętasz, fajnie. Pamiętasz, jak przyjeżdżałam... Pozdrawiasz Jurka. Pozdrawiam Jurka Dudka, pamiętasz, jeśli to oglądasz. Pamiętasz, jak przyjeżdżałam do Warszawy z notesikiem i szukałam znanych osób, żeby robić sobie ptę? No. Opis? Super, powiem ci. Halo. Chyba się też ożenię tutaj. TikTok od razu, w komplecie. Ja tu ląduję helikopterem, tu w tym miejscu, tu tak? Tu, o. Na pewno. Słyszycie? Luka. Wojtek mówi, że w tym okręgu będzie helikopterem lądował. Odpuśćmy sobie ten helikopter, zakaz jest lądowania tego dnia. Lądowisko dla helikopterów. Gdzie dojeżdża samochód? Długo będę szła. Do połowy murka i zanim się wybrzemię ją poprawię, to tak od jednej trzeciej startuje. Idziemy się z Wojtkiem przejść tak, jak miałbym je poprowadzić i zobaczymy, ile nam zajmie przejście. Liczcie. Weź sekundki. Stopę włączamy. Jeszcze dalej, od połowy. Nie, dobrze. Już? Tak. Dobra, już? Wojtek, nie rób tam zdjęć. Influencer. Dziadek influencer. Ludzie. Będziemy sobie mówić o lepszym. O, gdzieś mi ugryzło. Ale co się ugryzło? No ale co, będziemy tak ogadać? Lepiej chyba wygląda, jakbyśmy tak oszli. Nie, no jak będziemy szli poważni, to będzie to wyglądało smutno. Fajnie by było, jakby spojrzała tak na Wojtka ładnie. No. O, właśnie tak! Zróbcie taką mini pauzę, robimy. żeby i teraz Luka, ty się będziesz obracać. Teraz ty widzisz nas. Żeby trafić w tak, musisz słuchać już piosenkę. Widzę, tak? O Boże, już mnie to stresuje, już. To tylko trawa. Ja mam ciary, ja naprawdę. I tutaj zrobić ci taką mini przerwę, żeby trafić w tak, żeby złapać ładne kadry, żeby się wszyscy na nas napatrzyli, okej? Okay? I się napatrzą, idziemy Andrzej! Tu już nie, bo ten... Dziękuję. Czyli nie, ja muszę, to musi inaczej być zrobione. Nie, to ja zrobię inaczej. To ja cię muszę tak tu doprowadzić, o tu. I ty musisz najpierw podziękować, a później przyjąć pannę młodą. I ty, dziękuję bardzo. I masz ten... I co, biorę ją, tak? I no co bierz dalej? Ją. No i bierz ją za ale rękę. Się za rękę idziemy? Tak, no idziecie, no oczywiście. No. Jeszcze... Ale... Policzek! Przecież to jest przed ślubem! Jeszcze kopa w tyłek na szczęście. Przed ślubem nie możemy się całować, tak? Dobra, to... Ale naprawdę nie będziemy mogli się pocałować? Nie, no żartuję. A, ja myślę, że tak, naprawdę. Jeszcze raz, no. Zasada jest taka... Idziemy, tak? Bandonio też tam będzie. Bandonio Anderas będzie.
Jest taka scena w American Pie, że w moim ulubionym filmie z dzieciństwa, że pan młody zabiera swoich przyjaciół, siedzą tutaj, no i wiecie, jest takie podsumowanie, nie? No to co? To już jest ostatni moment, takie jakieś rozmowy, może jakiś taścik mały. Tak, tu to zrobimy. Wszyscy. Dobra, tak, żono. No to jest spore, powiem ci, Kasiu. To jest jak basen. Może to, a to jest coś. Ty, tak? No nie, no jest. To jest jacuzzi. Otwórz, otwórz. To jest normalne jacuzzi. Ej, może to jest wanna jacuzzi. Mnie się to podoba. Prezes dają swoje miejsce. Dziękujemy bardzo. Kasiu, miło również. Do miłego, do zobaczenia. Dzwonimy do księdza. Chodź tu, chodź, Wojtek. Idę precz. Czemu ty uciekasz? Bóg cię i tak dopadnie. To jest w ogóle siema z tą spowiedzią. Wojtek wcale nie musi, nie? Ale zobacz, jak się wystraszył. Halo? Szczęść Boże, z tej strony Angelika Zając, tak. Ja dzwonię, ponieważ jak ksiądz prosił, przyjechałam z moim tatą i on jest... Tak, on jest gotowy, żeby dzisiaj się wyspowiadać. Tak. Za chwilkę musisz... Wojtek. Już. Do jakiej parafii chodzisz? Ja nie dzisiaj jestem niedysponowany. Do jakiej parafii chodzisz, ksiądz pyta? W Wiedniu. W Wiedniu. Tak, proszę księdza, tak. Nie, mój ojciec jest praktykujący, tak. Imiona rodziców? Zofia i Zygmunt. Tak, Zofia i Zygmunt. Mhm. Nie śmiejcie się. Dobrze. To zaraz będzie. Dobrze, to my zaraz będziemy. Nie, tak, on jest gotowy. Nie. Kiedy ostatni raz byłeś u spowiedzi? Nie pamiętam. Miesiąc temu. A jaką chcesz spowiedź, ksiądz pyta? Liturgiczną czy zwykłą? Nie, ja bym prosił dzisiaj nie spowiedź. Ale liturgiczną? Ja czy... następnym razem chciałbym. Dzisiaj nie. Tylko wie ksiądz co, bo my za tydzień, ja wyjeżdżam w przyszłym tygodniu, więc mnie nie będzie. A księdzu zależy, żebym ja też była, tak? Błogosławieństwo musisz mi jeszcze ale zrobić. To, dobrze, ale to następnym razem, dzisiaj nie bardzo. A to już będzie, Wojtek, za późno. To już będzie za późno. Ksiądz mówi, że musisz mi dzisiaj błogosławieństwo jeszcze zrobić, jako dla córki. Ale bo ty, to dwa miesiące przed się robi. Ale spowiedzi dzisiaj niekoniecznie, wiesz? Tak, tylko że... Coś ty tam nagrzeszył. Tak, no właśnie ojciec coś ma problem z tą spowiedzią czasami. Tak. Dzisiaj mówi, że niekoniecznie by chciał. Nie. To jest bezbożnik, proszę księdza. Uwierzyłeś w telefon? Nie, tak. Uwierzył. Nie, wiedziałem, że nie. Tak, widziałam twój stres. Jak ty do księdza mówisz, nie co ty. No teraz już nie, ale na początku. Nie zrobiłabyś mi takiego jaja. No w życiu, ale z początkiem. Nie, to żarty sobie robisz. Nie, uwierzyłeś. Dobra, wracamy już? Tak. No. Nie, ja się chcę dzisiaj liturgiczną spowiedź, ja wiem. Nawet nie wiem, czy taka jest. Ja też nie wiem. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że podobał mi się taki vlog. Bardzo dużo ustaliliśmy dzisiaj, nie? Większość. Ja się nie spodziewałem. Ja myślałem tylko, że popróbujemy jakieś jedzonko, a tu po... no wszystko. Luka powiedział, że przyjedzie na godzinę, bo sobie umówił trening i zaraz będzie musiał jechać. Ja mówię, jak? No, nie spodziewałem się. Nie spodziewałem się totalnie, ale jestem bardzo naładowany endorfinami, tak jak mówiłem na filmie, że już bym mógł to naprawdę ten ślub, to wesele, żeby było jutro. Nie, to wszystko te szczegóły, które poznaliśmy, niby wiedzieliśmy, ale takim namacalnie bardziej. Przeszliśmy się po obiekcie, dograliśmy różne rzeczy. Fajnie, nie? Bardzo się ekscytuję. Nikt nikogo nie macał, ale jeden problem jest bardzo poważny. Pan ksiądz... A dlaczego jest macanie? A, że namacalnie. No. Przecież to była... metafora. A co ksiądz mówił? A pan ksiądz był nieuprzejmy i nas nie przyjął z wizytą, a myśmy chcieli iść. Nie, prawda jest taka, że nie byliśmy dzisiaj umówieni z księdzem. Wojtek jest boi dudek, to jest prawda największa. Tak. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Niech dzieje się magia. Siema. Pa, pa.